Cześć, z tej strony Daniela Wołosińska. Jestem tegoroczną kandydatką do Parlamentu Uczniowskiego i mam nadzieję na miłą współpracę, ponieważ jestem duszą towarzystwa i uwielbiam ludzi. Nie znoszę siedzieć bezczynnie, dlatego staram się żyć kreatywnie. Często stoję przed dokonaniem ważnych wyborów, dlatego staram się swoje decyzje podejmować trafnie. I jestem z nich zadowolona, być może dlatego, że mam doświadczenie. Przez 7 lat, bez dnia przerwy, jestem szefem to szkoły, to klasy. Jeżeli mowa o czasie wolnym, często jest to Eldo, morze i słodka czekolada. Nierzadko też zdjęcia dla legniczanina. Mam jeszcze wiele innych ciekawych pasji, którymi chciałabym Was zarazić. Zachęcam do obejrzenia filmiku. Kurde, znowu mydła nie ma. Szkoda, że nie ma Danieli. Cześć, chłopcy. Daniela, zrób coś, nie ma mydła. O! A teraz sprawdźcie. Dzięki, Daniela. Jak jest mydło, to już jest wszystko. Legnicki Teatr jest jednym z najlepszych w Polsce. Daniela poświęca mu wiele czasu i angażuje się w życie kulturalne. Mam również doradziłaby to samo i pragnę wam to umożliwić poprzez stworzenie w szkole klubu teatralnego. Dobra. Jak jest mydło, to jest wszystko. Może nie będzie lepiej, ale będzie śmieszniej. Każdy z nas chciałby mieć miejsce, w którym mógłby spokojnie porozmawiać z znajomymi o mniej lub bardziej ważnych rzeczach. Takim miejscem mogłoby być akwarium, które nie jest jeszcze skończone. Ale mam nadzieję, że Daniela nam w tym pomoże. Jej świat nie kręci się wokół niej samej. Jest otwarta na innych ludzi, chętnie pomaga potrzebującym. Bezinteresownie, bo inaczej co to byłaby za pomoc? Świetnie dogaduje się z maluchami, bawi się z nimi, odrabia lekcje. Z seniorami dogaduje się równie dobrze, co z uczniami. Przy herbacie wysłucha opowieści z ich młodzieńczych lat, podzieli się wspomnieniami. Jest wrażliwa na ich ciepło, nie krępuje ją różnica wieku. Jest dobrą rozmówczynią. Dodając im otuchy sprawia, że jej świat, jak zarówno ich, staje się lepszy i ciekawszy. To ona namówiła mnie na ten wolontariat. Daj namówić się i ty.